Kosztem 1 270 000 zł powstała w pierwszej połowie lata nowa kładka na plaży we Władysławowie. Wjedzie ona od wejścia numer 1 do wejścia numer 9. Wykonany z materiału kompozytowego trakt doskonale sprawdził się w czasie wakacji. Kładka jest też dostosowana do potrzeb osób na wózkach oraz matek z dziećmi. Co ważne, gmina nie wydała na tę inwestycję ani złotówki. Jest mi niezmiernie miło, że tą kładkę udało nam się zrealizować na sezon 2017. Tym bardziej, że z pieniędzy publicznych nie wydaliśmy ani złotówki na nią. Mieliśmy taki instrument finansowy, który polegał na tym, że pobraliśmy od dzierżawców obiektów gastronomicznych na plaży tak zwaną opłatę infrastrukturalną, za którą wybudowaliśmy tą kładkę. Kładka z prawdziwego zdarzenia, tak jak pan redaktor wspomniał, jest tutaj materiał kompozytowy, który ma gwarancję 20 lat. Ta kładka jest o szerokości 3 metrów, a więc dużo szersza niż w poprzednich latach. Łączna długość kładki to prawie 1200 metrów. Materiał jest dosyć trwały, więc ciężko go zniszczyć. Oczywiście wyciągamy też wnioski z pewnych spostrzeżeń. Widzimy, że ten materiał również, jeżeli się siedzi na nim z boku, delikatnie się wygina, ale to też jest dla nas jakieś doświadczenie na przyszły rok, żeby trochę więcej piasku podsypać, tak żeby ten materiał, że tak powiem, był płaski, żeby była pełna szerokość 3-metrowa do wykorzystania. Przy wyjściu numer 9 zrobiliśmy wyprowadzenie w kierunku wody, w kierunku morza, z taką wysepką do zawracania, tak żeby wszystkie osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim albo matki z dziećmi, miały swobodny i możliwy dostęp jak najbliżej wody, tak żeby również te osoby miały możliwość podziwiania wschodu i zachodu słońca na samym środku plaży. Kolejna inwestycja to budowa, praktycznie od nowa, wejścia na plażę numer 14 w Chłapowie. To najważniejszy szlak na bałtycką plażę w tej miejscowości, który jest najbardziej uczęszczany przez turystów. Nowe zejście na plażę to blisko 200 schodów położonych na stromym klifie, zbudowanych z odpornego na wandali i warunki pogodowe kompozytu. To kolejna tak duża inwestycja w infrastrukturę plażową po budowie kładek na plaży we Władysławowie oraz ubiegłorocznym remoncie wejścia numer 23 w Jastrzębiej Górze. Jej koszt to około 1 000 000 zł. Jest to inwestycja, która była długo wyczekiwana przez mieszkańców i turystów. Wcześniej wejście numer 14 na plażę jak wyglądało? Była to konstrukcja drewniana, ale był bardzo duży koszt utrzymania tych schodów. Zdarzały się takie lata, że wydatkowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali jednego roku na to, żeby w swobodnie, w sposób cywilizowany można było tymi schodami przejść. Te schody na wejście numer 14, które dzisiaj widzimy, mają jeszcze jedną dużą zaletę. Przede wszystkim mają bardzo dużo spoczników. Ten turysta, który podchodzi pod jeden z najwyższych klifów w Polsce, ma możliwość zatrzymania się, ma możliwość spojrzenia na piękny Bałtyk, nie przeszkadzając nikomu. Przejście jest o szerokości 3 metrów, więc może tutaj bardzo dużo osób chodzić, jest ogromna przepustowość. No i też można sobie docelowo również usiąść na ławeczce, także jesteśmy niezmiernie dumni z tego przedsięwzięcia, dlatego że wymagało bardzo dużo pracy i wysiłku wielu osób, wielu instytucji. Warto też dodać, że pozyskaliśmy również na to przejście fundusze zewnętrzne. Mamy 400 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także 300 tysięcy złotych dotacji, którą musimy zwrócić. Także zrealizowaliśmy tę inwestycję również przy partycypacji środków zewnętrznych. Dzięki temu mamy bardzo dobrą jakość za, uważam, że przyzwoite pieniądze. Tutaj u podnóża tych schodów też nieco zmieni się ten teren. W jaki sposób? Prowadzimy rozmowy z Urzędem Morskim, tak żeby zabezpieczyć to rozwidlenie na samym końcu tej plaży. Żeby w okresie sztormowym te schody po prostu dalej funkcjonowały. Chcielibyśmy, aby zwieńczeniem tych schodów było głazy narzutowe, które będą zabezpieczać schody przed falą morską. Oczywiście zobaczymy dopiero w przyszłym roku, jak pierwszy sztorm i jak realizacja. Niemniej jednak uważamy, że schody, nawet gdy będą wymagały jakiejś cyklicznych poprawek, to będziemy systematycznie gdzieś odtwarzać, ale te głazy narzutowe w naszej ocenie w znacznym stopniu ochronią w wejście numer 14, tak żeby w okresie również tym sztormowym, jesienno-zimowym można było swobodnie schodzić na plażę.
Na zakończenie programu przenosimy się do Jastrzębiej Góry, gdzie została odtworzona jedna z najpiękniejszych ścieżek spacerowych w Polsce. To trakt wiodący koroną klifu, od promenady w centrum kurortu aż do ulicy Bałtyckiej, który istniał jeszcze przed II wojną światową. Po wielu latach przerwy dzisiaj mieszkańcy i turyści mogą znowu podziwiać Bałtyk i zachodzące słońce z najwyższego klifu w Polsce. Gmina Władysławowo już od kilkunastu lat zabiegała o to, żeby ten łącznik przywrócić, bo on kiedyś był. Dokładnie 15 lat temu został zlikwidowany przy inwestycji w opaski gabionowej w tej części Jastrzębiej Góry. To był naturalny skrót między Jastrzębią Górą, ulicą Bałtycką, a promenadą Światowida, który był wielokrotnie, bardzo często uczęszczany. Postanowiliśmy go odtworzyć. To przejście jest przejściem historycznym, które już powstało w latach 30. Jest o tyle atrakcyjne, ponieważ jest na samym koronie klifu i jest naturalnym elementem w ścieżki, która prowadzi wzdłuż Jastrzębiej Góry z piękną panoramą w morza i ku uciesze mieszkańców, turystów odtworzyliśmy tą inwestycję przy dużej pomocy Urzędu Morskiego i wiele nam życzliwych osób. Zostały wybudowane schody kompozytowe plus barierka na całym odcinku od promenady Światowida w Jastrzębiej Górze aż do ulicy Bałtyckiej. Zostało wymienione również ogrodzenie z siatki, które przysłaniało ten piękny widok polskiego morza. Jest tu najpiękniejszy widok, ponieważ są to najwyższe klify w Polsce z piękną panoramą i pięknym otoczeniem, dużo zieleni w okolicy, także zapraszam wszystkich chętnych na niedzielny spacer w tą część Jastrzębiej Góry.